Józef powiedział do nich: ja się boję Boga. Pierwsza Księga Mojżeszowa 42:18. Błogosławieństwo bojaźni Bożej. Deklaracja Józefa nie była tylko pustymi słowami. Była to rzeczywistość w jego życiu. Nie chodziło o to, że bał się Boga. Chodziło o to, że szanował Boga. Nie, to było coś znacznie większego. On czcił Boga. I ta cześć była okazywana przez całe jego życie. To ona go kształtowała i określała jego życie. Tak, nie chodziło o to, że czuł paraliżujący go lęk przed Bogiem. Chodziło o to, że szanował Boga i to było coś znacznie większego. On czcił Boga i ta cześć była okazywana przez całe jego życie. To ona go kształtowała i określała jego życie. Józef wiedział, że Bóg jest święty i dlatego, gdy był kuszony do grzechu, odpierał pokusę, mówiąc: jak więc mógłbym popełnić tak wielkie zło i zgrzeszyć przeciwko Bogu? Pierwsza Księga Mojżeszowa 39:9. Kiedy został umieszczony w więzieniu w bardzo niepożądanych okolicznościach, Józef miał w Bogu pociechę i pozostał wierny, wiedząc, że Bóg był z nim. Pierwsza Mojżeszowa 39, werset 2 nam to potwierdza. Miał również pocieszenie w Bogu, wiedząc, że Bóg był przy nim i znał wszystkie okoliczności. Bóg jest odkrywcą tajemnic. Jeśli Bóg był odkrywcą tajemnic, nie było nic nieznanego Bogu. Nawet okoliczności, w jakich znalazł się Józef, jak czytamy w 1 Mojżeszowej 40, werset 8. Józef uznał Boże postępowanie z nim i oddał cześć Bogu w nadaniu imienia swoim dwóm synom. Zapominając o całym swoim trudzie i domu ojca i uznając Bożą hojność wobec niego, w darowaniu mu drugiego syna. Możemy o tym przeczytać w pierwszej księdze Mojżeszowej 41:51-52. Powiedział swoim braciom Józef, że to Bóg, a nie oni sprowadzili go do Egiptu. Józef uznał Bożą suwerenność, Boże wybranie, Boże działanie we wszystkim, co go spotkało. Tak czytałem w pierwszej Mojżeszowej 45:5-8. Boża dobroć sprowadziła Józefa do Egiptu w celu zachowania i ocalenia ludzi z jego rodziny. I w tym wszystkim Bóg był sprawiedliwy. Jego bracia mieli na celu zło, ale Bóg miał na myśli dobro. Nawet dla samego Józefa, jak czytamy w 1 Mojżeszowej 50:17, uznając, że Bóg miał ten cel we wszystkich szczegółach jego podróży, pocieszał i przemawiał życzliwie do swoich braci, ponieważ wiedział, że to wszystko było z Boga. I tak swobodnie zapewnił ich o swoim przebaczeniu. Tak czytamy w 1 Mojżeszowej 50:17-18. Co za piękny przykład dla nas. Józef bał się Boga i ta cześć dla Boga nadawała sens i kierunek jego życiu. Nie patrzył na pozorne przyczyny, okoliczności swojego życia, ale widział tego, który był ponad wszystkim i bojąc się go mógł być spokojny. Obyśmy i my bali się Boga. Błogosławieństwo Bożej bojaźni. Józef powiedział do nich: ja się boję Boga. Pierwsza Księga Mojżeszowa 42:18.